Witam Was bardzo serdecznie w odcinku z serii Multi WSL i tym razem przyjrzymy się mojej walce 1 na 1 mousem kontra, można powiedzieć też STO, na mapie Ignia Zygfryda podczas turnieju German Steel. A więc tak, jak widzimy, początek bitwy tutaj zagrane przeze mnie dość nietypowo. Postanowiłem zaatakować od prawej strony, czyli tam, gdzie raczej nikt by się nie spodziewał Mousa, który jest wolny, on się raczej nadaje do takich bardzo bliskich starć, ale takie ataki zaskoczenia zazwyczaj skutkują dobrymi rezultatami w efekcie zaskoczenia, którego przeciwnik po prostu raczej się nie spodziewa takiego po prostu zagrania. No i tutaj tak, jeden strzał dałem w tego Esto, no ale niestety jest jeden mały problem. W takiej walce 1 na 1 z właśnie Esto musimy się zmagać na przykład z tym, że jeżeli wychylimy się wieżą w jego stronę, to on nam odda strzał z potężnymi obrażeniami, które po prostu będą nas bolały. No i właśnie dlatego trzeba zaatakować wtedy przeciwnika, kiedy on najlepiej wystrzeli w nas pocisk po prostu, no bo wiecie, jak to wygląda. Ja widzieliście pewnie pierwszy odcinek, kiedy walczyłem z kolegą na Runbergu. Jeżeli ja wychyliłem wieżę w jego stronę, to on automatycznie ma taką penetrację, która przebija mnie. Po prostu, jeżeli nie przebija w przód wieży, no to zadaje te 700, 800 na 900 obrażeń, i to jest ilość bardzo duża. Dlatego może mi nawet na 4 strzały zdjęcie jest to, jakby udało mu się 4 razy strzelić z damage'em, to prawdopodobnie zginę. No chyba że będzie losował jakoś bardzo słabo damage, no ale to i tak, no 5 po 500, 2,5. No i nie sądzę, żeby za 5 strzałów zdjąć mouse'a, jeżeli by się zawsze strzelał z obrażeniami, ale zazwyczaj mouse jest tak odpornym czołgiem, zazwyczaj to się odbija. No i tutaj postanowiłem go zaskoczyć i odwrócić tą wieżę. Poddałem w niego strzał z damage'em, ale on także. Ale nie takie duże, jakbym się spodziewał. Myślałem, że strzeli mnie za 900 albo coś takiego, a to było tylko 700 coś tam, także jestem w stanie takie obrażenia wytrzymać. To nie jest aż taka duża strata. No ale co, dalej jest ta sama sytuacja. On kontuje się za tym tutaj domkiem, a ja muszę uważać, żeby nie dostać hita w przód wieży. Bok wieży jest pod takim kątem, że mi nie przebije, a bok także jest nie do ruszenia. Zobaczcie, jaki kąt. Tutaj strzeli mi w wizjer, który, no, powiedzmy sobie szczerze, długo będzie mi się naprawiał, no ale niepotrzebny mi jest za bardzo, jeżeli widzę przeciwnika z paru metrów. No i tutaj celowałem w gąsienicę. Znaczy celowałem w gąsienicę, celowałem w dół. Chciałem go strzelić z damage'em, a strzeliłem tylko w gąsienicę. Ale czy to było złe? Nie wiem, bo po pierwsze on sfejlował pocisk. No i teraz zobaczcie sami tutaj, strzela w niego, ale jakie słabe obrażenia. 380 obrażeń. To jest ilość bardzo, bardzo mała. Szczególnie przy Mausie, który no musi strzelać ten dobry damage, żeby wygrać takie starcia. 380 damage po prostu niszczy bitwę, przez takie coś można przegrać. No i strzeliłem w niego, on strzeli we mnie, no i teraz dalej walczymy. On jest na dwa strzały, a ja na dwa również, raczej na jeden nie spadnę, za dużo ilość HP. No i teraz walkę, tak? Tutaj się kontuję na niego. No i zobaczcie sami, postanowiłem go znowu zaskoczenia wziąć, no ale on się nie dał zaskoczyć, także mi oddał za 880 już, także naprawdę obrażenia bardzo duże, powyżej maksymalnych. No i tutaj mam przycelowane w jego stronę, no i go zabijam i jest po grze. No i tak wygląda właśnie walka z Estomausem. Wolałbym grać Esto, no ale co zrobić, czasami tak też trzeba zagrać. No i ja już dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, na razie, cześć.